Ja mam pytanie do kolegi. Bardzo mnie zaintrygowała ta kwestia ilości tego przewidywania, ile będziemy mieli wody dostępnej, powierzchniowej i tak dalej, przewidywania na najbliższe stulecie. I bardzo mnie zdziwiła kwestia ilości opadów, że jest prognozowana na tym samym poziomie 600 mm. Tak? Wydaje mi się, znaczy, nie mam do zarzucenia, tylko wydawało mi się, i takie informacje do mnie docierały, że i miałem nawet okazję czytać taki raport duńskiego Instytutu Meteorologicznego, który przewiduje w ciągu najbliższych dwóch dekad wzrost opadów w związku z ociepleniem klimatu, zwiększonym parowaniem i tak dalej, wzrost opadów co najmniej 10% na terytorium Danii. Więc dowody, czy jakie fakty stoją za tym przewidywaniem, że mimo ocieplenia klimatu, zwiększonego parowania zewsząd, poziom opadów zostanie na tym samym poziomie? Czy to chodzi o kwestie, nie wiem, przemieszczania się frontów i zmiany generalnie klimatu, czy chodzi o coś innego? To jest bardzo ciekawe. Znaczy, ta wartość, te tendencje, o których mówimy, one wynikają po prostu z obserwacji meteorologicznych na posterunkach opadowych na terenie Polski, bo to jest założenie słuszne tylko dla terenu Polski, nie dla Danii, nie dla innego kraju europejskiego. I nawet na terenie Polski, te tendencje są również zróżnicowane, bo obszary górskie oraz obszary Pomorza Mazurskiego i Pomorskiego wykazują słabą tendencję wzrostową, czyli tam suma opadów rocznych spodziewać się należy, że będzie albo na takim poziomie jak obecnie, albo nawet będzie nieznacznie rosnąć. Natomiast na obszarze nizin środkowo-polskich obserwuje się słaby trend spadkowy, szczególnie na Kujawach. To tylko mówimy jakby taki zsumowany, te trendy wzajemnie się znoszą i dlatego przyjmuje się bezpiecznie to założenie na poziomie 600 mm, że tyle pozostanie. No tak, generalnie należy się jednak spodziewać, że będzie padać więcej, bo więcej jest, niestety, bo więcej nie jest pary w, bo więcej jest chmur po prostu. Są takie miejsca na świecie, gdzie tak będzie, jak pan mówi, ale nie u nas nie. Przeliczanie ilości wody na obywatela jest trochę demagogiczne. I są te wszystkie różne slogany, że Polska jest na poziomie Egiptu. A z drugiej strony to jest nieprawda. Dlatego, że Egipt ma 30 mm opadu rocznego, a my mamy 600, no w Tatrach tam 1200. Więc mamy dokładnie tyle samo wody opadowej, ile ma Ukraina tutaj na naszej szerokości, Białoruś, Niemcy, Czesi i tak dalej. Więc trzymając się opadu, jesteśmy na tym samym poziomie co sąsiedzi. A przeliczenie tego na głowę to jest trochę żonglowanie. Teraz inna sprawa. Wydajności, sprawa parowania. Wydaje mi się, że te dane, które pan podał, bo to IMGW liczy tylko dla sezonu w sumie letniego, wtedy, kiedy ma te swoje urządzenia na jeziorach, zbiornika zaporowych i tak dalej, a nie uwzględnia parowania już poza sezonem i sublimacji w zimie. Ja liczyłem takie parowanie dla Cylewni Odciętej zbiornikiem goczałkowickim 60 km Wisły i wyszło mi, tam opad jest na poziomie 800 mm rocznie i wyszło mi, że parowanie łącznie z uwzględnieniem tych pozasezonowych, bo część wziąłem z IMGW, póki mieli tą swoją, ten basen w czasie sezonu na zbiorniku, to wziąłem ich dane, ale potem już musiałem z modelu wyliczyć. Wyszło, że 1000 mm wody zbiornik traci. Czyli, i teraz tak, zlewnia, wychodzi na to, że cała zlewnia Wisły z tego opadu prawie równo 50% przeznacza na zaopatrzenie rzeki, a z drugiej 50% tego opadu utrzymuje się rolnictwo, wszystkie te wsie i tak dalej. Cała ta zlewnia odcięta zużywa tą wodę 50% opadu.
Czyli ponieważ z tego, co spada, odparowuje praktycznie dokładnie tyle samo, ile spadło, w związku z tym swobodne lustro wody możemy odjąć od dostawy wody dla rzek. I idąc z tym tropem dalej, praktycznie wszystkie rządy Polski promują, mają program, po pierwsze, likwidacji polskich rzek i osuszania kraju. Dlatego, że wszystkie doliny rzek górskich to są jedne wielkie żwirownie. Ja już pomijam to, że jest to dewastacja dolin rzecznych, ale jest to zwiększanie swobodnego lustra wody. Czyli odejmujemy dostawę wody dla rzek, bo te lustro, swobodne lustro wody jest to powierzchnia stracona z dostawy. Wszystko, co spadnie, odparuje. Czyli pogłębiamy suszę. Tutaj. Tematu likwidacji rzek nie będę rozwijał, bo te 30 tysięcy poprzecznych zabór, ileś tysięcy uregulowanych rzek, odmulonych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szereg zagadnień pan poruszył. Pierwsza kwestia. Oczywiście ja się z panem zgadzam, że to absolutnie to przeliczanie w metrów sześciennych na osobę rocznie to nie jest jakakolwiek miara przyrodnicza. Ona zresztą nie ma tego odzwierciedla. To jest miara ściśle gospodarcza. Czyli ile wody rzeczywiście przypada w Polsce na człowieka. Tak jak mówię, wynika to z dużej gęstości zaludnienia. Ale jest miara przyrodnicza, która pozwala nam porównywać, jakie my mamy zasoby odnawialne wody w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni terenu. To jest moduł odpływu całkowitego lub moduł odpływu podziemnego, jeżeli mówimy wyłącznie o zasobach wód podziemnych. I ten moduł, ta wartość modułu odpływu całkowitego dla Polski jest niższa. Zarówno jeżeli porównamy Polskę z Niemcami, jak i z obszarem na przykład Białorusi. Natomiast z Ukrainą faktycznie są porównywalne. Ja myślę, że to by była wtedy lepsza miara. Faktycznie zgadzam się, są to wartości dużo wyższe niż te dla obszarów pustynnych. Tylko mówię, podawałbym to raczej w przeliczeniu na, no mówię, podałem to tylko w przeliczeniu na osobę, nie wychodząc z założenia, że to jest tak samo jak na pustyni. Jest jeszcze kwestia dostępności zasobów wodnych. To jest na pewno jedna kwestia. Pytanie z sali do ekspertów. Jarek Brodycki, jeszcze mam pytanie dotyczące tej wody, która wychodzi z oczyszczalni, znaczy z elektrowni, z tego układu chłodzącego. Czy te ugotowane organizmy w jakiś sposób są jakieś zwierzęta bądź jakieś organizmy, które próbują korzystać z tej biomasy? To jest pierwsze. I drugie pytanie, czy znacząco zmienia się chemizm takiej wody? Bo jednak wysoka temperatura to jest dobre warunki do jakichś reakcji chemicznych i rozkładu związków organicznych. To może ja tak na prędce tylko powiem, że tam w tej wodzie, która odpływa z elektrowni, to nie ma biomasy żadnej, bo ona jest odfiltrowywana już na wejściu. Ta woda, która tam krąży w obiegu chłodzenia, ona jest czysta. Ona nie może tego mieć, no, nie może tej biomasy tam być. Także to, co wypływa, to jest całkowicie pozbawione. To jest na filtrach, gdzieś tam na tych osławionych filtrach bębnowych i innych typach zapewne oddzielane. Natomiast tutaj od razu trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, ponieważ to może być bardzo mylące, albo to może być argument naszych kolegów czy adwersarzy ze strony elektrowni, że na przykład kanały ciepłownicze, te odprowadzające ciepłą wodę z elektrowni, to jeżeli się tam ktoś z Państwa pojawi, to zobaczy, że tam są całe grupy wędkarzy. Tam są po prostu dzień i noc. Siedzą wędkarze. Dlaczego siedzą wędkarze? No bo łowią ryby. To znaczy ta woda oczywiście wypływa odfiltrowana, ale jak wiadomo, przyroda nie jest dość próżni i ten kanał zrzutowy ciepłowniczy, czy rzeka, która jest, płynie poniżej elektrowni, oczywiście jest natychmiast zasiedlona, ale już zupełnie innymi organizmami, czy nowymi, czy innymi organizmami. Więc tam się łowi ryby, tam się jeździ na kanał ciepłowniczy Dolnej Odry, od dawna wiadomo, jeździ się po rekordowe sumy, łowi się rekordowe sumy również poniżej Kozienic i tak dalej, ale to,
to jest jakby ponowna rekolonizacja tej masy wody i tego, tej powierzchni dna po wypłynięciu wody, która jest odfiltrowana. Może powiedzenie, że jest ugotowane, to jest za dużo powiedziane, bo jeżeli podniesiemy temperaturę z wody z 15 do 21 czy do 22, to nie jest gotowanie. Jest to szok termiczny dla organizmu, ale to dla nas to jest ledwo wyczuwalne, prawda? Więc tak, natychmiast po wypłynięciu z instalacji ta woda jest pusta, nazwijmy to, ale już sam nawet kanał odprowadzający ciepłą wodę, to tam oczywiście są ryby, tam jest bentos, tam już są rośliny, bo to jest po prostu zupełnie inna rzeka. Ale dlatego na przykład w tym roku, prowadząc badania w Połańcu, próbowaliśmy tak samo jak w przypadku Kozienic pobrać próby dryfu, znaczy żeby mieć tak zwaną grupę kontrolną, prawda? No bo w kanale ciepło odprowadzającym wodę z Połańca. Na nasze nieszczęście, czy no, taka była sytuacja, teren elektrowni Połaniec jest bardzo silnie strzeżony, jest ogrodzony, są budki wartownicze, no jest przepustki tam jest. I po prostu nie mogliśmy się zbliżyć do elektrowni, tak jak na przykład w przypadku Kozienic, gdzie można praktycznie wejść na teren elektrowni. To nam bardzo ułatwiło sprawę, bo tam stawialiśmy pułapki po to, żeby zobaczyć, co się tam nie złapie. Mamy dane, że tam po prostu nie ma nic. Nie taka lekko brudatna, czysta, ale w miarę przeźroczysta woda. Natomiast próbowaliśmy stawiać pułapki na kanale w Połańcu. I jedynym miejscem, gdzie ewentualnie było dojście i możliwość postawienia pułapek, to był koniec kanału ciepłowniczego, ale tenże kanał ma prawie kilometr długości. Tam jest trochę inna sytuacja w terenie. No i były zarzuty, dlaczego nie pobraliśmy tam prób. Ja mówię, bo to jest bez sensu, ponieważ w tym kanale ciepłowniczym na długości kilometra, tam jest po prostu inna rzeka. Tam odbywa się tarło, tam jest normalnie jakaś populacja ryb prawdopodobnie całkowicie odmienna od tej naturalnie płynącej Wyśle, więc łowienie dryfu na końcu kanału ciepłowniczego oznaczałoby, że łowimy larwy, które przyszły na świat w wyniku tarła ryb, które żyją w kanale ciepłowniczym. Czyli to jest zupełnie bez sensu. I dlatego na przykład nie mamy, będziemy jeszcze oczywiście kontynuować badania w Połańcu, ale tam nie będzie tej próby zerowej. Chyba że elektrownia pozwoli, będziemy chyba starać się, żeby elektrownia nas wpuściła dokładnie na teren i żeby pobrać próby tuż przy wyjściu z komory skraplaczy. Żeby udowodnić, proszę bardzo, tutaj mamy tyle, a tutaj nie ma nic. Bo to jest podstawowa zasada jakiejś rzetelności naukowej. Jeszcze było pytanie o chemii. Biomasa generalnie zamienia się w gazety. Dlatego, że ona jest po prostu rozpuszczona, tam ugotowana, nie wiadomo co. I możemy to mierzyć po prostu jako parametr biochemicznego zapotrzebowania tlenowego albo chemicznego. Jako albo PZT, nie wiem, 3, 5 nawet do miesiąca, albo jako HZ. A dyskutowaliśmy jeszcze z panem tutaj, bo dałem pytanie, dlaczego ta stal tak szybko koroduje. Są to związki odkamieniające instalacje, czyli tak jak pan powiedział, albo kwas solny, albo kwas octowy. Nadoctowy. I to potem jest zrzucane po przepłukiwaniu okresowo, no i z czasem zżera tą stal. No my w trakcie badań w Kozienicach, oczywiście tam pobierając próby poniżej elektrowni, można powiedzieć w tłumie wędkarzy, kilkudziesięciu stoją. No, oczywiście wdaliśmy się w dyskusję i zadali nam pytanie, panie, tak kolokwialnie mówię, panie, a tutaj od czasu do czasu w nocy to idzie taka straszna para i tak strasznie śmierdzi i coś się wlewa do Wisły. Po prostu, czyli to są relacje po prostu z rozmów z wędkarzami, że mają wrażenie, że od czasu do czasu coś w tym miejscu zaczyna cuchnąć, coś zaczyna płynąć, coś zaczyna być nie tak. Wędkarzy z Okręgu Radomskiego zapytać, jak często takie się rzeczy dzieją. Mam wrażenie, że to się dzieje od momentu, kiedy został uruchomiony ten nowy blok 1000 MW na tym zamkniętym układzie chłodzenia, ale jak wiadomo, oni muszą uzupełniać, raz, że muszą uzupełniać wodę odparowaną w chmury, a dwa,
że od czasu do czasu muszą wymienić część tej wody, która jest pełna biocydów i tych wszystkich środków chemicznych, która utrzymuje w odpowiednim stanie instalacje, prawda, i żeby tam się nie żadne bakterie, grzyby i tak dalej nie rozwijały, więc boję się, że w jakiś sposób te, broń Boże, nie rzucam oskarżeń, ale z relacji bezpośrednich rozmów z wędkarzami, którzy nam łowią codziennie, wydaje się, że od czasu do czasu elektrownia sobie po prostu przepłukuje wnętrzności w ten sposób i to może mieć, jakiś wpływ. No zresztą właśnie ciągłe korodowanie w błyskawicznym tempie stalowych lin, na których montowane są datalogery, no jest bardzo zastanawiające. Na innych rzekach takie instalacje mogą trwać latami, a tutaj po kilku miesiącach po prostu nie ma nic. Więc jest jakiś problem zapewne. No poza tym jeszcze jest odpowiedź, dlaczego wędkarze siedzą tam całymi stadami i łowią te ryby, skąd te ryby się biorą. Jest oczywista oczywistość. Migrujące ryby trafiają na barierę nie do przebycia, w związku z tym czekają pod tą zaporą i próbują ją jakoś tam sforsować albo nie. No więc rybacy wykorzystują, czy wędkarze, to, że one tam stoją, czekają i je po prostu wybierają. A poza tym to są ryby ciepłolubne. Tam bardzo dużo ciepłolubnych, karpiowatych ryb dociela, sumy, no i przede wszystkim sumy. Wędkarze tam przede wszystkim na te sumy. W Kozienicach przyroda próbowała sobie tą zaporę zrenaturalizować i półtora roku temu obeszła prawym brzegiem. Znaczy w czasie tego wezbrania 2019. Tak, a potem powiększyła to. I efekt był taki, że w 2019 roku takie 1,20 m trocie doszły do Krakowa, oczywiście uderzyły głową w pierwszą zaporę w przewozie, weszły do Wisłoki, bo mam sygnały i do Rawy nawet, bo wędkarze to złowili i udokumentowali fotograficznie. Sfotografowaliśmy tą renaturalizację z drona. Ale potem okazało się, że elektrownia Kozienice szybko zorientowała się i że puściliśmy drona i to Wisłę obstrykaliśmy i utworzyła nam strefę prohibited, czyli o 600 metrów od centrum elektrowni nie można latać dronem i nie można sfotografować tej nowej bariery, którą odtworzyli w tym roku. Oczywiście jest to też samowola i już żadna troć do Górnej Wisły nie wejdzie. Trochę się dałem sprowokować, bo tak jak mówisz, powstało to wejście, tak? Tak, obejście. Taka troć powinna sobie dać radę z tym akurat przy tej przegrodzie bez tego obejścia. A z drugiej strony mamy Włocławek, który został uruchomiony w pewnym sensie i od paru lat mamy migrację ryb przez Włocławek, co raczej by wskazywało, że to może być efekt Włocławka raczej niż tego przypadku. Ona przeszła Włocławek i doszła i dojdzie tylko do Kozienic. Bo być może Połaniec jakoś sforsowała. Nie, no Połaniec jest całkowicie drożny przez większą część roku. Bo Połaniec jest balonowy, więc on, jeżeli tylko to opuszczają, jest i faktycznie... Ale 3 metrów na sekundę to żadna ryba nie przejdzie. Te Kozienice naprawdę, tam ten przesmyk przy niższych stanach wody, wydaje się, że no wiadomo, że najlepiej by to było bardzo szczegółowo przy różnych napełnieniach pomierzyć, ale wydaje się, że to jest mocno. Bo miałam pytanie, może panowie wiedzą, czy elektrownie mają obowiązek raportowania emisji metali ciężkich do wody? Czy to dopiero powyżej po pewnych wartości zagrażających życiu przypuszczam ludzkiemu? Obowiązek raportowania dotyczy wszystkich instalacji przemysłowych, jeżeli ładunek roczny przekracza określoną wartość dla każdego metalu i ten jest taka tabelka, która jest zawarta w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, więc wynika to wprost z prawa unijnego. Natomiast powiem Państwu, jak to wygląda w praktyce. W praktyce wygląda to tak. Jak marszałkowi danego województwa w duszy grało, to tak wpisał
obowiązek monitorowania poszczególnych metali do odpowiedniego pozwolenia zintegrowanego. Jak marszałek województwa X nie wpisał cynku, to elektrownia go nie monitoruje i nie wykazuje. A jak w innym województwie dla odmiany nie wpisał ołowiu, no to nie monitoruje ołowiu. I nie ma w tym, mam przegląd taki chyba w większości elektrowni węglowych w Polsce, to powiem Państwu, że zasadniczo nie ma tam żadnej prawidłowości. To znaczy, ja powiem szczerze, nie wiem, dlaczego na przykład w jednym województwie jest taki zestaw metali ciężkich, a w innym województwie inny zestaw. Nie zależy to od instalacji, tylko zależy to konkretnie od władz marszałkowskich. Jest to dziwne, bo na logikę najprostsze byłoby, gdyby trzeba było raportować wszystkie 8 metali ciężkich, tych, które są wymienione w rozporządzeniu Rady UE, ale jak widać, można to sobie zmodyfikować. Tutaj mam kolejne pytanie. Również do profesora Bazderskiego. Pana wypowiedź była bardzo interesująca wcześniej, ta prezentacja. I tak się zacząłem zastanawiać w pewnym momencie, czy tego typu właśnie rozporządzenie zostało oparte o jakieś wytyczne czy inny dokument w Unii Europejskiej, czy to są wyłącznie nasze jakieś polskie standardy w tych sprawach, ponieważ wydaje mi się, że te rzeczy powinny być regulowane na szczeblu Unii Europejskiej. Jak to Pan widzi, czy może Pan tutaj coś przybliżyć tę kwestię? Znaczy ja przyznam, że nie wiem dokładnie, jak przebiegał proces legislacyjny tego rozporządzenia. Zakładam, że ministerstwo miało jakiś tam swój zespół ekspertów. Z całą pewnością same wartości graniczne to nie mają oparcia wprost w prawie unijnym, bo najlepszy dowód, że z roku na rok, znaczy w kolejnych rozporządzeniach te wartości się zmieniają, tak? Bo wcześniej jeszcze było analogiczne rozporządzenie z 2011 roku bodajże, to tam były jeszcze zupełnie inne wartości. Oczywiście prawo unijne ogólnie jakby w ramach ramowej dyrektywy wodnej mówi, że należy osiągnąć dobry stan. No to przedstawiłem Państwu, w jaki sposób ten dobry stan zostanie osiągnięty. Ja osobiście mam niejasne wrażenie, że szczególnie z tym zapisem odnośnie silnie zmienionych części wód, to raczej jest kolizja tego rozporządzenia z ramową dyrektywą wodną, ale ja nie jestem specjalistą od prawa europejskiego, to jest pytanie do prawników. Czy PZW jako użytkownik rybacki może wytoczyć elektrowni proces o odszkodowanie z tytułu straty w rybostanie? Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie takiego pozwu z tego powodu, że tak, należałoby wykazać szkodę. Jak już tutaj słuchali się wcześniej, nie do końca można ten, jak rozumiem, ten, jak to panowie nazywali ichtioplankton, tak, przeliczyć na te już dorosłe ryby, które są łowione, tak, to jest pierwszy problem. Po drugie, no, jak wykazać, czy faktycznie poprzez spadek tej masy tych ryb, które są łowione, jako jakąś formę utraconych korzyści, no nie wyobrażam sobie tutaj wykazania szkody, w jaki sposób udowodnić szkodę i jak ją wyliczyć. Bo takie proste przeliczenie, że tyle i tyle tych larw jest zabitych w wyniku działania elektrowni, no to nie oznacza, że o tyle spadły, prawda, połowy, więc no szczerze mówiąc, przykro mi, ale nie wyobrażam sobie, żeby tutaj wykazać realną stratę, udowodnić jej związek przyczynowy między działalnością elektrowni a to właśnie tą szkodą, więc obawiam się, że nie. Jeśli chodzi o te środki cywilne, to tak jak mówiłem, największe szanse powodzenia miałby taki pozew złożony przez organizację ekologiczną na podstawie artykułu 323 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska, gdzie taka organizacja działa w interesie środowiska, prawda, jako dobra wspólnego. Ale szacowanie konkretnej szkody i próba dochodzenia jakiegoś takiego odszkodowania finansowego, no, wydaje mi się nierealne. Tym bardziej, że ryby w rzekach są własnością Skarbu Państwa, no, to też, a nie użytkownika. No to jest w ogóle, bo ja bardziej myślałem od strony wykazania utraconych jakichś korzyści, ale no to też tak faktycznie to w ogóle nawet nie jest własność. No nie, to praktycznie nie ma szans. Polski Związek Wędkarski, moje nazwisko Więcarskie, pracuję od wielu lat w zarządzie głównym. Niestety muszę się z panem mecenasem zgodzić. Myśmy robili podchody tego typu
kilkaset razy w Polsce. I to nie chodziło tylko o elektrownie, to chodziło o kopalnie, to chodziło o jazy, przewrody wodne, ścieki rolnicze, zrzuty ścieków, podtopienia wiosenne, nawozy, oborniki, różne takie rzeczy. I tak naprawdę wszystko się kończy w tym momencie, że ryby w wodzie są państwowe, więc jakie są wasze szkody? Wy jesteście organizacją społeczną, to znaczy ja mówię o sobie, które ma organizować wędkarstwo dla wędkarzy, więc sobie je organizujcie. I to jest to, co mam tak z grubsza do powiedzenia, bo tutaj, jakbyście zauważyli, to do każdego z członów mojej nowej wypowiedzi można dołożyć mnóstwo różnych opisów. Natomiast jest inna, ważniejsza sprawa. My jesteśmy użytkownikiem rybackim obwodów rybackich wyznaczonych przez państwo. Kiedyś to było RZGW, teraz to są Wody Polskie. Wody Polskie teraz są pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I jak sobie dołożycie jedno do drugiego, łącznie z tymi przepisami dotyczącymi jakości wód, no to będziecie mieli odpowiedź na to, w jaki sposób można poprawić jakość tych wód. Więc po prostu nam się knebluje usta. Mógłbym długo tutaj opowiadać o różnych rzeczach. Czym innym jest na przykład wytoczenie sprawy roku Sownikowi, który utłukł pół tony troci lub łososia gdzieś na rzekach pomorskich, czy nawet na Wiśle. Czym innym jest złapanie wędkarza, który wędruje na trzy wędki lub stosuje metody niedozwolone lub w ogóle przekracza przepisy ochrony środowiska czy ustawy o rybacie śródlądowym. A czym innym jest wystąpienie przeciwko takiej elektrowni, która musi dla połowy państwa zrobić energię elektryczną lub przeciwko kopalni, która daje węgiel nam wszystkim, bo my jesteśmy państwem opartym na węglu. Nikt tutaj o tym nie mówi, ale zauważcie, że w grę wchodzi polityka. I no i nie wiem, no to chyba jest wyczerpująca odpowiedź na pani pytanie. To ja jeszcze ad vocem do wypowiedzi pana powiem już tak między nami tylko, że rok temu, czy dwa lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt i mieliśmy różne pomysły, jak to ugryźć. Zwróciłem się do pewnego znanego naukowca, który miał doświadczenie i sprzęt, który pomógłby nam przy ewaluacji działania tej ściany larsenowej. Chodziło o dokładne pomiary prędkości, rozkładu nurtów i tak dalej, żeby to było zrobione profesjonalnie przez absolutnych profesjonalistów. I po pierwszej rozmowie wybuchł entuzjazm, że bardzo ciekawy projekt i że w ogóle fajny i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy się za dwa tygodnie, żeby dogadać szczegóły i nawet łącznie z finansami, które miało towarzystwo mogło za to zapłacić, za takie badania. I z przykrością dowiedziałem się, że ta instytucja naukowa nie przystąpi do tego programu. Na pytanie dlaczego, bo boję się wstąpić w konflikt z Enneą, ponieważ jeżeli coś takiego dojdzie do skutku, to ryzykuję, że moi ludzie zostaną bez pracy albo bez grantów. Więc znaleźliśmy się w państwie, gdzie naukowcy boją się przeprowadzić rzetelnych, niektórzy się boją przeprowadzić rzetelnych badań, ponieważ boją się, że to, pracując w instytucji państwowej i robiąc coś nieintencjonalnie, ale po prostu prowadząc badania, może się narazić i mieć z tego powodu problemy. Także sytuacja jest, to mnie trochę zmroziło, powiem szczerze, i zrobiło mi się raz, że trochę głupio, ale przede wszystkim smutno, bo właśnie uzmysłowiłem sobie, że mam naoczny dowód na to, że ktoś ewidentnie, może nie o siebie się boi, ale o swoją załogę, że tak powiem, o swoich ludzi, bardzo odpowiedzialne. Czy to jest to ucieczka pod adresem naszego instytutu? Nie, absolutnie. Nie śmiałbym. Panie dyrektorze, nie będę oczywiście mówił, jaka to instytucja, ale tak naprawdę to instytut mógłby się trochę przyłożyć do tej Wisły i pomóc. No. Robimy. Okay, no to fajnie. Kontynuując ten wątek, który profesor powiedział przed chwilą, że państwo przygotowując teraz monografię na temat szczupaka, przygotowałem rozdział dotyczący rtęcia szczupaka.
Otóż szczupak jest rybą wskaźnikową, jeżeli chodzi o rtęć w całej polarktyce w zasadzie. I to zostało przyjęte przez wszystkie państwa, ponieważ szczupak występuje na ogromnym obszarze i jest najlepszą rybą wskaźnikową z uwagi na to, że najlepiej w nim się kumuluje ta rtęć. Przeanalizowałem wszystkie publikacje polskie, w których pojawiają się dane dotyczące ilości rtęci w szczupaku. Jako jedyny, bo nikt w Polsce nie zrobił takie, różne wyrywkowe po prostu analizy robiono. I co mi wychodzi? Właśnie ten gatunek, który jest najbardziej wskaźnikowy, na około 20 badań, które zostały przeprowadzone od roku 70 do teraz, chyba 18 czy 19 dotyczy terenów położonych od Puław na północ. A od Puław na południe chyba tylko jedna jest publikacja. Czyli tam, gdzie są największe emisje rtęci, praktycznie nie przeprowadzono na tym gatunku badań. A to, co zostało opublikowane, to dotyczy różnych gatunków ryb karpiowatych, w których wiadomo, że jest niski poziom z uwagi na inne charakter żerowania. I wyciągano wnioski, że nie jest źle. Ale nikt nie robił szczupaka, nie? A te inne, które robiono, jeśli chodzi o ryby drapieżne, typu okroń czy polej, to już wykazano podwyższone poziomy. Także wracając do tego punktu, właśnie do tej sprawy, no, nie robi się pewnych badań, a odpowiedź chyba pozostaje tutaj w powietrzu wiadomo. A robiono to w poszczególnych organach, czy w całości? To znaczy najwyższy stopień jest w mięśniach. W mięśniach. Mięśnie zawierają największy odsetek rtęci, jeżeli chodzi o szczupaka. I to jest najbardziej wskaźnikowe. Rekomendacje. Nie mówiliśmy o tych rekomendacjach. Pojawiły się jakieś propozycje, co można zrobić, żeby było lepiej. Jedna z rekomendacji wydała mi się szalenie sympatyczna, ale boję się, że jest nierealna. Chciałbym zapytać, czy jest realna, czy nie. To znaczy ta rekomendacja dotycząca ograniczenia poboru wody w momencie, kiedy jest dyrektor. I pytanie, na ile to jest realne? Czy to prawda na przykład, że w nocy energia jest droższa jest i elektrownie są bardziej zainteresowane produkcją w nocy niż dzień? Czy to nie jest prawda? Czy ktoś wie coś na ten temat? Nie. Od razu mówię, że niekoniecznie. W nocy jest mniejsze zużycie energii, ponieważ przemysł nie działa, okay. A przemysł jest głównym odbiorcą. Więc generalnie w większości przypadków, w większości krajów jest sytuacja taka, że w nocy są niższe taryfy z uwagi na mniejsze zużycie. Czy ta rekomendacja jest możliwa do wdrażania w jakikolwiek sposób? To chyba nie do nas pytanie. Ale nie, ale z naszej informacji wynika, że po pierwsze elektrownie to są dość duże urządzenia, i bardzo niechętnie zmieniają rytm pracy. Jeżeli jest jakaś awaria, to jest naprawdę bardzo poważny problem i dla samej elektrowni, i dla sieci energetycznej, bo nagle znika ileś tam megawatów, prawda, nagle się pojawiają megawaty, to wszystko trzeba zsynchronizować, to musi działać. Także elektrownie bardzo niechętnie ograniczają moc, nawet jeżeli nie ma za bardzo chętnych na energię, ponieważ dla urządzeń, dla turbin, dla łożysk, dla tej całej infrastruktury lepiej jest, jak to pracuje równo cały czas. A poza tym trzeba sobie uzmysłowić, że nie jesteśmy państwem ogrodzonym i mamy tylko prąd swój dla siebie, tylko jesteśmy częścią gigantycznego systemu energetycznego. I jeżeli my akurat potrzebujemy trochę mniej prądu, no to inni potrzebują dużo więcej prądu, bo na przykład niektóre kraje są już bardziej uzależnione od energii wiatrowej, a na przykład na szelfie kontynentalnym słabo wieje, prawda, i trochę tej mniej energii mają, a potrzebują, no to po prostu to wszystko się dzieje automatycznie. I dlatego z danych, które mamy z Urzędu Marszałkowskiego i z WIOŚ-u na temat tego chwilowego poboru wody przez Kozienicę, to tam nie ma żadnych różnic, czy to jest dzień, czy noc. Oni cały czas równo jadą. Jeżeli nie sprzedadzą tego prądu w Polsce, to sprzedadzą na Litwie albo wyślą jeszcze gdzieś indziej. Także to i generalnie dla maszyn, tak jak mówię, no z czysto mechanicznego, tak jak samochód, lepiej jak jedzie autostradą równo 140, niż prawda, startuje, hamuje, zużywa się o wiele więcej. Także to jest oczywiście
to nie ma rzeczy bezkosztowych. To wszystko musi być jakaś decyzja administracyjna podjęta, prawda? No, a potem trzeba dostosować tę całą machinę do tego, ale to trzeba dobrej woli, no, trzeba dobrej woli. A z tym może być różnie. Z takich rekomendacji jeszcze, które już po ukazaniu się raportu dyskutowaliśmy, gdzieś tam na nie natrafiliśmy w innych tego typu przypadkach na przykład, to pojawiały się w innych miejscach, no nie w Polsce, nie w Europie, wyliczenia, szacunki, tak podobne jak tutaj na tej zasadzie, że no bo skoro ileś tych larw cały czas tam ginie, to mówiliśmy o tym, że w czysto hipotetycznej sytuacji na przykład 60 km, czy 15, czy 20, no nieważne, jest to w jakiś sposób do oszacowania, pozostałoby bezrybne, nie? Gdyby wszystko tam ginęło. No więc te naście czy 10, gdzieś tam kilometrów powyżej jest, jest subpopulacja każdego gatunku, która odpowiada za witalność tej subpopulacji bytującej na tym odcinku powyżej elektrowni, tak? To ona, ta subpopulacja powyżej, nieustannie zasila tę subpopulację poniżej. I teraz, gdybyśmy byli w stanie oszacować mniej więcej, gdzie to jest, to tam należałoby skupić, no bo bądźmy realistami, elektrowni się nie wygasi z dnia na dzień, ani z roku na rok przecież. No. Od węgla też jako państwo nie odejdziemy jutro. Więc co możemy do tej pory robić? Na przykład moglibyśmy się skoncentrować nasze działania ochronne na tej strefie właśnie tam powyżej, gdzie muszą być dobre warunki do rozrodu, takie naturalne jakieś tarlisko, mikrosiedliska do podchowu tych stadiów młodocianych i na przykład tam absolutnie wyeliminować możliwość jakiejkolwiek prac utrzymaniowych w korycie, regulacji pod żeglugę, no czegoś takiego, prawda? Ja chciałem tylko dodać odnośnie tej pierwszej rekomendacji, o której panowie mówiliście, że dla mnie z punktu widzenia jako prawnika to jest bardzo dobra sytuacja, że taka rekomendacja w ogóle istnieje, która wydaje się jednak mimo wszystko realna do wdrożenia, bo to nie jest rekomendacja typu zamknijmy bloki 200 i 500 w elektrowni Kozienice, bo wiemy, że tego się faktycznie zrobić nie da w przeciągu roku, dwóch czy pewnie nawet kilku lat najbliższych, może 10 lat, nie wiem. To już pytanie do specjalistów energetyki, ale jest propozycja jakaś taka pośrodku, którą można faktycznie, której można dochodzić, można ją przedłożyć organowi, jednemu, drugiemu, albo nawet właśnie w takiej sprawie cywilnej, wskazując, że to jest konkretny środek zapobiegawczy, który znacząco pozwoli ograniczyć to negatywne oddziaływanie i wydaje się jednak realne, no bo też to nie są wszystkie elektrownie w Polsce, to jest wycinek w sumie stosunkowo jednak niewielki, prawda, te bloki z otwartym systemem chłodzenia, no poza Kozienicami i Połańcem, to już są mniejsze jednak jednostki, więc wydaje się... Skawina jest się. No Skawina, tak. No, ale no i proszę zauważyć, że tak to jak wcześniej wspomniał profesor Mikołajczyk, to takie ograniczenie jakby można w miarę konkretnie powiedzieć, jaką daje nam to korzyść, nawet chodzi. Nie znając tych bezwzględnych liczb, do których można by się było odnieść. Właśnie o to chodzi. Czyli nawet nie wykazując, jak ta szkoda jest tak naprawdę wielka, wiemy, jaka będzie korzyść. Tak, dokładnie. I to jest bardzo, bardzo dobra sprawa i to by nas stawiało w bardzo komfortowej sytuacji, bo bardzo często my w tych sprawach środowiskowych jesteśmy tak w takim miejscu, że wiemy, na czym polega problem, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sami zidentyfikować środków zaradczych, poza tymi najdalej idącymi, czyli prawda, zamknąć, zlikwidować. No ale to, jak wiemy, jest proces, który potrwa zdecydowanie dłużej. Więc z tego punktu widzenia uważam, że super, że taka rekomendacja jest na stole, bo jesteśmy w stanie coś z nią robić i z jednej strony jakoś lobbować, z drugiej strony właśnie wykorzystywać ją w postępowaniach, już konkretnych postępowaniach. Prawda. No jeśli chodzi o lobbing, to tutaj zwracam się do kolegów wątkarzy z Mazowieckiego. Jesteście realną polityczną siłą. Jest nas 1,5 miliona. To jest plus rodziny. To jest was 3 miliony. Macie gigantyczną siłę sprawczą. Taki elektorat, taka może to być masa krytyczna, która może zacząć to używać, że jednak głosy, wiadomo, wszyscy się troszczą o głosy myśliwych w jakichś tam, prawda? Inni się troszczą o głosy rolników, inni się troszczą o głosy, nie wiem, kierowców ciężarówek.
a jest ich zdecydowanie mniej niż nas, kolegów wędkarzy, bo my wszyscy jesteśmy oczywiście wędkarzami czynnymi albo już nieco zmęczonymi. Więc tutaj miałbym postulat do organizacji wędkarskich, żeby uczulać naszych kolegów wędkarzy. Oni są praktycznie wszyscy wędkarze, a zna to środowisko dość dobrze, to są pozytywnie nastawieni do spraw ekologicznych, do ryb, do rzek, do tego wszystkiego. Czasami nieświadomi, czasami pewne rzeczy umykają albo po prostu nie posiadają odpowiedniej wiedzy, która przez to popełnia niektóre błędy, ale generalnie Związek Wędkarzy, który jest jedno z największych stowarzyszeń w Polsce, skupia taką masę ludzi, myślę, że ma bardzo poważną siłę rażenia w tej kwestii. Utrata takiego elektoratu, czy pozyskanie takiego elektoratu, bo mówimy albo tak, myślę, że to jest naprawdę poważna sprawa. Także ja dawno uczulam naszych kolegów wędkarzy, żeby zrobili użytek z tego, że we wszystko jest wmieszana polityka. Więc może w tą stronę pójdźmy. Tylko, że tu jest problem, bo wystarczy jeden telefon dyrektora Wód Polskich do dyrektora zarządu okręgu i zarząd okręgu przestaje widzieć problem. No tak, to są odpowiednie, ale... Tak naprawdę jesteście Państwo, jesteśmy razem na początku jakiegoś procesu inicjowania zmiany. Są rekomendacje, rozumiem, że będą jeszcze badania, także wpływu termiki. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie na ten temat. Zdecydowanie tak. Ja chciałam podziękować Państwu za bycie, za pytania, za cały wkład w tą dyskusję, gdyż przede wszystkim to jest w tej chwili naszym celem, aby zapoczątkować dyskusję na temat problemu, który do tej pory w Polsce był praktycznie niezdiagnozowany i nieznany. Ogromnie dziękuję też Panom ekspertom za podzielenie się z nami wiedzą, za odpowiedzi. Mam nadzieję, że w jeszcze szerszym gronie spotkamy się na następnej konferencji, która będzie dotyczyła prezentacji badań właśnie nad wpływem zmian termiki na ekosystemy wodne. To jest nasz plan na 2021 rok, więc już dzisiaj Państwa zapraszam. Wszystkie prezentacje i wystąpienia naszych gości będą już niedługo dostępne na kanale YouTube Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zarejestrowali się na konferencję poprzez nasz formularz zgłoszeniowy, gdyż dzięki temu będziemy mogli wysłać Państwu materiały oraz raport, który jest już dostępny, będzie też dostępny na naszej stronie internetowej. I bardzo Państwa zachęcam, jeżeli jeszcze nie pobraliście Państwo, to do zebrania takiego egzemplarza, można więcej niż jeden, też dla znajomych, którzy byliby zainteresowani tym tematem. Myślę, że możemy oficjalnie zakończyć naszą konferencję. Jeszcze raz ogromnie dziękuję i wielkie brawa dla ekspertów i dla Państwa.